Kolejne spotkanie po emocjach między WKK a drużyną Wojana. Tu jest trochę spokojniej już. 15 punktami prowadzi zespół Ostrowa Wielkopolskiego ze Śląskiem Wrocław. A jak mówiłem kiedyś, między tymi zespołami jest zawsze walka. Na Dniu Dziecka jednym punktem wygrał Śląsk Wrocław w Poznaniu. We Wrocławiu na Krasnal Cup jednym punktem wygrał zespół Śląska. A tutaj jeszcze wiele wydarzyć się może. 23-10 prowadzą zawodnicy z Wielkopolski. I kolejne punkty dla zawodników z Ostrowa. Widać trochę zmęczenia w zespole Śląska Wrocław, to właśnie za sprawą emosu Katowice, którzy tutaj w meczu ze Śląskiem dużo właśnie krwi napsuli trenerowi i zawodnikom. Zmęczyli się tak strasznie Wrocław, że teraz widzicie, co się robi. Nagrał pan ten mecz? Oczywiście. Będzie na YouTubie. Oczywiście. Też tak zmęczy. Gdzie można znaleźć to pana? Zbyszek Fryna. Tak? Ja. Ale wpisać Zibi. Nie, Zbyszek Fryna. Inofryna to nie moje nazwisko. To dzielnica Nowego Bytomia po niemiecku. Fryncita, a teraz Fryna. Tu w kafałzie na Fryncicie jeszcze Wiktor pisze w czaplicie. Sadza się marzy na łoku, tak się kopci skuty pokój. Taką piosenka mówi. Jakby zaczął gadać po śląsku, to leżycie. Ale czasami... Ja? Ale zanika gwara, ja się też staram tutaj mówić, bo cała Polska, muszę troszkę tutaj mielić tym językiem. Nie jest łatwo, ale mnie zaraz po akcencie poznać, że to, że jestem Hany z krwi i kości. Ja. 27-10. Jeszcze raz powtarzam, ciężki mecz Wrocławia z Katowicami. I teraz to się odbija, a jeszcze czeka ich dzisiaj jeden mecz. I na koniec można będzie się odprężyć w basenie. A Katowice zostają na konkursach? Nie będzie poślizgu. Ja tylko nagrywam jeden filmik i ewentualnie jak jest pasjonująca końcówka, to nagrywam kolejne filmiki. Czyli ja, końcówka tak. Tylko końcówka? Minuta do końca trzeciej kwarty, 15 punktów przewagi Ostrowa. To na razie tyle, specjalnie dla serwisu koszykówki młodzieżowej z Pawłowic, z drugiego Wojanka w Zibi i kto? Z Katowice.